czyli potencjalny inwestor, rozkopie całą tą zieleń, którą sąsiedzi zasadzili. Plan jest taki, że wykonawca chce przeciąć ulicę Wiślaną, zacząć inwestycje na ulicy Bystrzyckiej i cała ta zieleń, która również się tutaj znajduje, ma zostać przekopana, zlikwidowana, czyli co? Wracamy do Legnickiej... Tędy, rozumiem, tędy. Tak, wracamy do Legnickiej betonozy. Będziemy mieli zabetonowane miasto bez zieleni. Jeżeli taki jest pomysł prezydenta na miasto, to ja się z tym nie zgadzam. Mamy taką dosyć ciekawą sytuację, proszę Państwa. Ma być realizowana inwestycja na osiedlu Wierzbiak, która ma polegać na położeniu sieci światłowodowej. Sieci światłowodowej, którą już od roku mamy i od roku już korzystamy. Najciekawsze jest to, że inwestor zwrócił się do Zarządu Dróg Miejskich o pozwolenie na realizację tej inwestycji i taką zgodę dostał, ponieważ nikt w Zarządzie Dróg Miejskich nie pofatygował się, żeby sprawdzić tak naprawdę, czy ta sieć światłowodowa tutaj jest, w jakim stanie jest i jak jest poprowadzona. Macie światłowód po prostu z innej firmy? Oczywiście. Rok temu wszystko było zrobione bardzo mądrze, ponieważ pociągnięty został światłowód w istniejących studzienkach kanalizacyjnych. Tutaj jest jedna studzienka, a tutaj jest druga, czyli jest główna sieć. I tak naprawdę, gdybyśmy chcieli wykorzystać, to nie mamy nic przeciwko inwestycji, którą ktoś chce realizować, ale niech to robi mądrze, bo można wykorzystać te studzienki i pociągnąć, przepchnąć nowy kabel, rozprowadzić go, nie ma problemu. Ale nie. Zarząd Dróg Miejskich wydał jakościowo taką decyzję, jak wyglądają nasze drogi w Legnicy, czyli złą, bezmyślną, nie sprawdzając stanu bieżącego, istniejącego, bo pozwolił na to, żeby inwestor rozkopał całą tutaj sieć. To może podejdziemy. Czyli potencjalny inwestor, tam już się panowie widzę zbierają, rozkopie całą tą zieleń, którą sąsiedzi zasadzili, łącznie ze mną. Czyli ta zieleń, którą widzimy teraz, to jest przez Was zasadzona. Tak, to jest sprawa jeszcze sprzed wielu, wielu lat. Co jest ciekawe, inwestycje Zarządu Dróg Miejskich na osiedlu w tej części skończyły się w 2004 roku, końcem drogi. Przez 2-3 lata czekaliśmy, a Zarząd Dróg Miejskich wybuduje chodniki, zrobi nasadzenia, nic takiego się nie stało. Więc tak naprawdę wyręczyliśmy Zarząd Dróg Miejskich, zrobiliśmy za własne pieniądze, własną pracą nasadzenia. Wygląda to tak, jak wygląda. Jest to końcówka osiedla, więc tak naprawdę przemieszczamy się tu tylko i wyłącznie my. No i wczoraj, przyjeżdżając wcześniej z pracy, zobaczyłem, że stoi tutaj mini koparka i panowie w tamtym samochodzie wyciągnęli już tutaj studzienkę, więc pytałem tak naprawdę, czy jakaś awaria, czy w czymś pomóc. Panowie mówią, nie, że będą tutaj kładli sieć światłowodową. Spytałem panowie, jak to będzie szło. No więc pan pokazał, że dokładnie przez całą zieleń tutaj i w okolicy Bystrzyckiej, również tam u sąsiada na rogu, że to wszystko będzie sprute. Nie jestem osobą, która mówi we własnym imieniu, tylko wczoraj wieczorem zebraliśmy się z sąsiadami, mówię w imieniu całego sąsiedztwa. I ulicy Wiślanej, i ulicy Bystrzyckiej, bo tam też się okazało, że nikt nie wie. To jest taka partyzantka. Przyjeżdża ekipa i chce coś robić. Kiedy poprosiłem o to, żeby mi dżentelmen pokazał dokumentację, powiedział, żebym się zgłosił do Zarządu Dróg Miejskich, więc powiedziałem, że w żadnym wypadku niech nie zaczyna żadnych robót, póki mi takiej dokumentacji nie udostępni. Wie pan co, to są nasadzenia sprzed 10 lat, może i więcej. Gdybyśmy chcieli to odtworzyć w dniu dzisiejszym, to wszystko to, co jest nasadzone tutaj na osiedlu, warte by było paręset tysięcy złotych. Co ciekawe, wykonawca, kiedy zadałem mu takie pytanie, że czy jest przygotowany na odtworzenie tej roślinności, powiedział, że on w ogóle o czymś takim nie wie. Tak więc pytanie, czy ktoś z Zarządu Dróg Miejskich w ogóle pomyślał o tym, że to trzeba przywrócić do stanu pierwotnego i co tutaj się znajduje, bo mam wrażenie, że nie. To czy wystarczyłyby moim zdaniem konsultacje? Wystarczyłoby tu przyjechać. Wystarczyło przyjechać, tak. Wystarczyłoby nawet zawiadomienia. W dobrym tonie było kiedyś, że Zarząd Dróg Miejskich informował o takich inwestycjach, bo tak naprawdę to są urzędnicy za nasze pieniądze. To nie jest tak, że my jesteśmy dla nich. Oni cały czas o tym zapominają. Ja mam problem z tymi urzędnikami, nie tylko miejskimi, taki, że są to ludzie, którzy myślą tylko o tym, co jest tu i teraz i dla urzędu. Ja rozumiem, że Zarząd Dróg Miejskich wziął pieniądze, tak, za to pozwolenie, ale to nie chodzi o pieniądze, bo tu w Legnicy chodzi o mieszkańców.